Hej, cześć, siema wszystkim ludzie z tej strony i Xizeritas w kolejnym odcinku, moi drodzy, z reakcji na trailer do Mortal Kombat 1, moi mili, a dzisiaj niesamowity dla mnie trailer, czyli Official Noob Saibot Gameplay Trailer. Noob Saibot, moja ulubiona postać z całej trylogii Mortal Kombat, jaka kiedykolwiek mogła zaistnieć. Mega lubię jego mroczny charakter, mega lubię, kurczę, jego prostu osobowość, jego styl ubioru, styl walki i wszystko, także nie mogę się doczekać. Zobaczymy, tutaj ma Mortal do zaprezentowania. Moje rączki już nie mogą się doczekać, aż grabną zapada i zaczną się uczyć nowych spelków i nowych kombosów na Noobie. Także, kurczę, dajcie znać, co wy sądzicie o tym trailerze. No i zabieram się za oglądanie, kurczę, co my tutaj mamy, moi drodzy. Oh my lord. Let us see. Let us see. Are you ready? Jesteś gotowy? Chawi. I hope you are fond of chaos. Oho. Oho. Kurczę, Sigma Bihan. Do not try to make sense of it. Anything is possible. Holy moly. Allow the Brotherhood of Chaos to help you on your way. Those who oppose anarchy, who revere order, will be eliminated. Głos. You sound like Bi-Han. Embrace chaos. Ulala. Kuleczka, żabuleczka. Havoc filled my mind with this chaos. Boże jedyny. Dobra, zaraz, potem sobie przeanalizujemy. This is what you are meant to do. I am not allowed to desire a different future. Your desires are not at issue. It is your methods for achieving them. Boże, jak słodko! Dobry nut naprawdę, czy będzie rzeczywiście, kurczę, jakimś cudem? Ale kombosy dzikie, holy jeepers. Pierciele ty mamy, co on robi, kurde. Holy fuck, man. Havoc's will not be done. Fajny skin do pani, przyznaję. Ulala, Jesus Christ. O, ludzie. Miło mi to widzieć, że tak powiem, normalnie. I'm getting emotional. Jezus. Ulala, kurde, całkiem ciekawe. Your new attire suits you. It is as black as your heart. Watch and learn, Kuai Li Yang. Ulala. Kurde, ciemny strasznie ten trailer w ogóle, naprawdę. Naprawdę jest strasznie ciemny. Okej, okay, fatality time. Czemu taka grafika jest dziwna, rozpikselizowana w ogóle? Okej, okay. Co tu się wydarzyło? Muszę zaraz to zweryfikować. A krokodyl jako Noob Saibot, okej, okay, ciekawe. O mój Boże, czy to jest jak w Mortalu 9, moi drodzy, jakiego cień, drugi, jedną nogę, drugą. O my lord, man, nie no, kurde. Ty fatality, czekajcie chwilę, bo... Ja cię chrupia, synek. Cień wchodzi w cienia, jakby. Okej, okay, kreatywność tutaj trochę większa niż przy w ogóle Cyrexie, muszę przyznać. Holy moly, okej. Okay. No, powiem wam, że naprawdę wygląda to ja pierdziele, niesamowicie, nie? Początek gameplayu, moi drodzy, mnie już coś zaintrygowało, czyli chyba, jeżeli się nie mylę, to jest to atak knock-upowy. Czekajcie. O Jezusku, ja pierdziele. To są dosłownie chyba trzy ataki tylko i wyłącznie, jest to knock-up. Jo, raz, dwa. Hear me out. O Jezus, to szykuje się dość potężnie naprawdę, jakby... To co on tutaj w ogóle robi, te kopy... No to już jest koniec kombosa, nie? Ale...
Fajny grafik, przyznaję, w ogóle bez bicia, kurczę. Uuu, te kombosy naprawdę są takie całkiem, kurczę, powiem wam, że potężne się wydają. Szczególnie, że ma naprawdę monokapa, taki Havik sam z siebie nie ma nokapowego ataku na przykład, nie? Trzeba wziąć pod uwagę. Kurczę, fajnie, designersko. Tutaj też możemy sobie zrobić całkiem interesujący kombos, od razu widzę tutaj, nie? Hit, hit. Taki podrzucanie, teleport nasz tutaj. Oj, będzie potencjał, w cholerę coś czuję, naprawdę. No, i tu jest kolejny no-cap. Ten teleport zenchantowany, czy wy to widzicie tutaj, patrzcie. Enchanted teleport. I on jeszcze... Okej, jak ktoś mi nie powie, że to jest trochę aż za broken, to nie uwierzę. Takim bardzo, jakim jestem fanem Nuba, to myślę, że chyba jest to troszkę, kurczę, przesadzone, aż nawet by powiedział naprawdę. Nie ukrywając totalnie, ale to, ile on ma no-capów, tak, to jest enchanted, tak, więc to można oczywiście, wiadomo, nie? Enchanted to spoko. Tutaj Mavado, tutaj też widzę, że taką główną rolę tutaj odgrywa w tym kombosie na przykład, nie? Ja, Mavado tutaj jeszcze... Okej, czyli jeszcze mamy atak, który pozwala nam przetrzymywać postać w powietrzu i wykonywanie dalszego kombosa, czyli kop cienia. Okej. I tutaj teraz stawiamy shadow jakiś taki, który trzyma kulę grzebule i możemy pewnie kliknąć, żeby puścił ją. I można ją jeszcze eksplodować. O mój... Moi drodzy, ja wiem, że ja się nie spuszczałem niesamowicie dużo na gameplayach innych postaci, takich jak Cyrex i Sektor. Nie chcę faworyzować postaci, ale to, ile on ma no-capów, jest naprawdę niesamowite. Także wyczuwam solidne nerfy, bo Cyrex z gameplayu nie wydawał mi się jakiś niesamowicie OP as hell. No a tutaj powiem wam, że naprawdę wydaje się to być dość potężne, naprawdę, co tutaj się dzieje po prostu, nie? Naprawdę dość potężne się to wydaje. Holy moly, nie mogę się już doczekać, aż po prostu będzie to w grze i będę mógł go testować, bo to będzie taki main, że to nawet zobaczycie sami na kanale. Już widzę odcinki z Combat League, gramy sobie noobem na 100%. Także moi mili, niesamowite kombosy, bardzo efektywne, spoko fatal, którym możemy się przyjrzeć w sumie może, tylko nie pamiętam, gdzie on był. Jeszcze raz. A ten był już fatal wcześniej, tak? Tak, ten fatal, moi drodzy. Zobaczmy go jeszcze raz sobie, co? Okej. Backflip taki, uderzenie. I mean, that's kinda unique, nie powiem. Także całkiem okej, całkiem spoko. No naprawdę wydaje się to, no kurczę, mega spoko. Mega spoko, jaram się, hype'uję się, nie ukrywam. Czekam w cholerę, moi drodzy. Design też jest fajny. Mam nadzieję, że jakiś headgear będzie lepszy do wyboru, bo ten mi się, przyznaję, średnio podoba. Także liczmy na jakieś fajne palety kolorów, kurczę, które zmieniają mu oczywiście te zielone, wiecie, tutaj jego dziwne zarysowania. Także ja dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mega mi się podoba trailer. Wygląda świetnie te kombosy, wszystko efektywnie. Fatal spoko. Fatal Blow oczywiście, Fatality też całkiem, chyba najlepszy z tych póki co postaci, które pokazali, także nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć drugie. No i tyle, także dziękuję za oglądanie tego materiału, moi drodzy, i widzimy się w kolejnych materiałach. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Trzymajcie się, pa, pa.